sprawa, super przedsięwzięcie, fajnie to przygotowaliście, zorganizowaliście, jest bardzo dużo dziewczyn, rodziców i dzieciaków, zarówno dziewczynek, jak i chłopców. Piknik, który organizuje Polski Związek Piłki Nożnej w każdym województwie. My dzisiaj właśnie organizujemy tutaj wspólnie właśnie z PZPN-em w Rzeszowie. W fajnym miejscu jesteśmy, bo jesteśmy na bulwarach rzeszowskich, gdzie wszyscy ludzie, bo jest niedziela, wszyscy ludzie wieczorem mogą zobaczyć, że jest kobieca piłka, że jest to szkolenie od najmłodszych lat, że mogą dziewczynki grać. Że nie tylko to jest piłka typowo, piłka nożna, ale też zajęcia takie ogólnorozwojowe dla dziewczynek, gdzie mogą się świetnie bawić i poznawać inne dziewczynki. Są super! Która zabrawa najlepsza jest? Zbieranie nagród. Mamy bieg wahadłowy, zawodniczki prowadzą piłkę poprzez wyznaczony tor, strzelają bramkę z jednej strony, później prowadzą piłkę w drugą stronę, strzelają z drugiej strony, no i dzięki temu odbierają, że tak powiem, pieczątkę oraz taką pamiątkową kolorowankę. W strefie ustawione są cztery bramki, cztery piłki, trzeba trafić do każdej z bramek piłką w dowolnej kolejności. Mamy dzisiaj ustawione wyścigi rzędów. Mamy trzy stacje, na których dzieciaki rywalizowały. Wykonywaliśmy slalom, następnie musieliśmy obiec stożki i wrócić na swoje miejsce. Oczywiście zespół, który wykonał to jak najszybciej, ten zwyciężał dzisiaj. Strefa Beniaminka Krosno, gra 1-1. I tutaj zawodniczki mierzą się między sobą do jednej zdobytej bramki. Kto strzeli pierwszą bramkę, wygrywa. Strefa uderzeń na bramkę polega na zdobywaniu punktów. Dwie dziurki górne, czyli tak jakby okienko jest za 30 punktów. Ta na dole taka malutka za 25. Środkowa za 20. Ta sama wielkość na dole po 15, a ta największa za 10. Na razie, tak jak jestem tutaj od początku, rekord to są dwa wyniki po 85. Strzela 3 razy dziecko, 3 razy rodzic w klasyfikacji rodziny. Wychodzi, przebiegają przez tunel, następnie skakują przez płotki lub obręcze na różnych wysokościach, przechodzą przez ślad. Skoki obunóż, jednonóż, ogólnorozwojówka ważna w każdym etapie rozwoju piłkarza.